Dzień dobry Państwu, po przerwie. Witam, kolejny pokój warsztatowy. Proszę Państwa, co ja mam do przekazania dzisiaj? To są warsztaty, więc mam powiedzieć, a właściwie będę Państwa to też prosił o udział w warsztatach dotyczące przepisów, które ewentualnie możemy wykorzystać w opiece nad osobami starszymi pracownikami. Od razu powiem, że tych przepisów tak naprawdę nie ma za wiele. Są pewne tylko rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wiek pracownika. Natomiast nie masz jakichś szczególnych przepisów, które by bardzo chroniły te osoby starsze. I tak jak powiedziałem, są to warsztaty, więc zacznę od tego, że Państwo chciałbym, żebyście Państwo wzięli w nich udział. Ja będę tutaj pokazywał pewne ankiety. Natomiast Państwa rolą będzie ewentualnie zagłosowanie i omówimy sobie te wyniki. Natomiast od razu powiem, że wyniki są anonimowe, także proszę się nie przejmować, czy ktoś zostanie zidentyfikowany, czy nie, bo nie mamy takiej możliwości. Bardziej chodzi o to, żebyśmy się tutaj sprawdzili razem, czy mamy tutaj wystarczającą wiedzę, czy być może pewne rzeczy są kontrowersyjne. Zacznę od badań profilaktycznych i od razu powiem, że no tutaj wiecie doskonale Państwo, że zakres badań profilaktycznych, częstotliwość reguluje i kodeks pracy, no i akt wykonawczy, rozporządzenie z 1996 roku. To są przepisy doskonale znane. No i przejdę od razu do pierwszego pytania dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi w wieku ochronnym. I tutaj chciałbym pokazać Państwu pierwszą ankietę, żebyście Państwo zagłosowali, wcisnęli odpowiedni przycisk, jeśli chodzi o pytanie takie, czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który jest w wieku ochronnym. Tak, gdyż nie ma żadnych przepisów, może wypowiedzieć, gdy nie ma pracodawcy, gdy nie ma możliwości zapewnienia odpowiednich warunków pracy, nie może. Prawo nie zezwala na rozwiązanie takiej umowy z pracownikiem będącym w wieku ochronnym. No i może rozwiązać, gdy ta niezdolność do pracy będzie wynikała z orzeczenia lekarskiego. Zachęcam Państwa do udziału. Takich pytań w dzisiejszej mojej części warsztatowej będzie 10, także gorąco do tego zachęcam. Akurat w tej grupie Państwa jest najwięcej osób, więc myślę, że tutaj te odpowiedzi będzie więcej. Tak. No, ktoś jeszcze? Na razie widzę 13 osób zagłosowało. To zdecydowanie Państwa jest więcej w grupie. Także jeszcze poczekamy chwilę. Mamy 17 osób, które zagłosowały. Ja oczywiście będę za każdym razem pokazywał Państwu te wyniki, które się zbiorą razem. Ok. Myślę, że tu więcej osób. No, jeszcze ktoś. O, jeszcze tu Państwo głosujecie. Dobrze. Ok, mamy 20 osób. Będę Państwa zachęcał do szybszego przy tych pytaniach uczestnictwa. No, czas nam tutaj biegnie, żebyśmy mogli tutaj szybko mówić. Ok, dobra. Ja Państwu pokażę, jak Państwo zagłosowaliście. 9 osób stwierdziło, że nie, prawo nie pozwala na rozwiązanie takiej umowy o pracę. 9 osób, że tak, gdy będzie to wynikało z orzeczenia lekarskiego. I 3 osoby tak, jeśli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia odpowiednich warunków pracy. I jak to wygląda? Zobaczcie Państwo, że w kodeksie pracy jest mowa o tym oczywiście, że pracodawca musi zapewnić odpowiednie, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i faktycznie mamy taki zapis, że nie może on wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. I ten zapis jest faktycznie chroniący, ale jest pewna uwaga. Są dwie rzeczy, kiedy tutaj ten zapis ochronny nie obowiązuje. Wtedy, kiedy osoba ze względu na stan zdrowia uzyskała prawo do całkowitej niezdolności do pracy, czyli prawo do renty z tego tytułu, albo, uwaga, i to jest to, co my robimy, może się okazać, że
takie wypowiedzenie jest konieczne, gdy w orzeczeniu lekarskim stwierdzimy, że dana osoba ze względu na stan zdrowia utraciła zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. To jest to orzeczenie doskonale Państwu znane, najczęściej stosowane i rzadko kiedy, ale czasami używamy ten ostatni punkt, który jest tutaj akurat zakreślony. Może małe jest zdjęcie, więc mam nadzieję, że Państwo to widzą, ale faktycznie to jest odpowiedź na artykuł 43 Kodeksu Pracy, gdzie mówimy, ktoś utracił zdolność do wykonywania pracy, to w tym momencie nie obowiązuje okres ochronny. Dobra. Proszę Państwa, inny przepis, który uzależnia pewne rzeczy od wieku, to może nie dotyczy ani badań lekarskich, ani nas osobiście, ale dotyczy pracodawców. Tutaj jest mowa o tym, że kiedy jak ktoś jest chory, niezdolny do pracy, kiedy wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, kiedy przez ZUS. I zwróćcie Państwo uwagę, że dla osoby, która nie ukończyła 50 roku życia, to do 33 dni zwolnienia w ciągu roku za to płaci pracodawca. Natomiast jeżeli jest pracownik, który jest po 50 roku życia, to pracodawca wypłaca to wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni. Później jest to przejmowane przez ZUS. I tu faktycznie mamy taki zapis o tym zasiłku chorobowym. Czy to jest istotne? Tak jak powiedziałem, z naszego punktu widzenia lekarskiego nie ma to pewnie żadnego znaczenia. Natomiast dla pracodawcy tak, i w tym momencie ten pracownik ma powyżej 50 roku życia, mogę powiedzieć, że ma większą ochronę ZUS-owską, prawda? A dla pracodawcy jest to pewnego rodzaju ułatwienie i warto o tym pamiętać, bo to również jest napisane w kodeksie pracy. Kolejna rzecz, którą Państwu chciałem z Państwem przedyskutować, to badania profilaktyczne, częstotliwość badań profilaktycznych. I tutaj włączę zaraz drugą ankietę. Czy wedle Państwa wiedzy są jakieś czynniki fizyczne, na które jest narażony pracownik i które w przypadku osób starszych wymagają zwiększonej częstotliwości badań profilaktycznych? Jak Państwo myślicie, zachęcam do udziału w głosowaniu. Mamy mowę o tym, że jest to niezależne od wieku w każdym przypadku. Mówię o czynnikach fizycznych. Mamy promieniowanie jonizujące, mamy hałas i narażenie na pola elektromagnetyczne. Czy Państwo, wedle Państwa opinii, która odpowiedź jest prawidłowa? O, może tak zadam to pytanie. Tutaj nam odpowiedziało 10 osób, także jeszcze ile? 14. Proszę się naprawdę nie obawiać. Jest to część warsztatowa, więc zachęcam do brania w niej udziału. Okej, mamy 15 osób, 16. No i jeszcze ktoś. Okej, chyba tutaj wszyscy. Jak to Państwo odpowiedzieliście? No, zdecydowana większość wskazała na tak, jest ona wyższa w przypadku narażenia na pole elektromagnetyczne. Wskazaliście Państwo także hałas, promieniowanie jonizujące i również odpowiedź, że jest niezależne od wieku. Jak to, proszę Państwa, wygląda w przepisach? O, przepraszam, nie tą prezentację włączyłem. I popatrzymy na nasze rozporządzenie w sprawie badań profilaktycznych pracowników i tutaj mamy wymienione między innymi pola elektromagnetyczne i faktycznie tą granicą jest wiek 45 lat, do 45 roku życia co 4 lata, a powyżej 45 roku życia ta częstotliwość jest wyznaczona na co 2 lata. Również w przypadku narażenia na inne czynniki fizyczne, takie jak promieniowanie nadfioletowe, podczerwone, proszę zwrócić uwagę, że tak badamy co 3 lata, a po 50 roku życia i jeszcze w przypadku, gdy to narażenie trwa dłużej niż 10 lat, ta częstotliwość została wyznaczona na co 2 lata. Z innych czynników fizycznych warto też pamiętać o mikroklimacie gorącym i mikroklimacie zimnym. Tutaj mamy też 45 rok życia jako taką granicę, zarówno przy mikroklimacie gorącym, jak i zimnym badamy co 3 lata, a po 45 roku życia badamy co 2 lata.
Także mamy tu też taki zapis. Dobrze, no kolejna rzecz, kolejne pytanie, tym razem dotyczące czynników chemicznych, czy takie, nie, przepraszam, tutaj był, już włączę zaraz ankietę. Czy w przypadku narażenia na pyły mamy, wedle Państwa wiedzy, jakąś taką grupę narażeń, gdzie faktycznie częstotliwość badań profilaktycznych jest uzależniona od wieku? Pierwsza odpowiedź to nie, nie ma takiej, wszystko jest tak samo, nie ma znaczenia, mamy pył drewna, krzemionkę i pył metali twardych, jak Państwo myślicie. Dobra, tu mamy 13 odpowiedzi, 14. No, tutaj mamy 19 odpowiedzi. Dobrze, pokażę Państwu, jak tu coś jeszcze zmienia chyba. Tak, mam takie wrażenie, czy 21 osób. Dobra, zwróćcie Państwo uwagę, że faktycznie tutaj wskazaliście, no 9 osób wskazało na pył drewna, 8 osób wskazało na pyły zawierające krzemionkę krystaliczną i jak to jest w naszych przepisach. Oczywiście wracamy znowu do rozporządzenia i w przypadku pyłów tylko i wyłącznie pył drewna, częstotliwość badań przy takim narażeniu jest uzależniona od wieku. Mamy co prawda na początku przez pierwsze 3 lata co roku narażenie, ale potem co 3-4 lata, a od 45 roku życia i po 15 latach narażenia ta częstotliwość się zwiększa i badamy takie osoby co rok, czy maksymalnie co 2 lata. To był pył przemysłowy. No i teraz kolejne pytanie, tym razem dotyczące narażenia na czynniki chemiczne. Czy mamy jakieś czynniki chemiczne, w przypadku których narażenie, w przypadku których zwiększa się częstotliwość badań profilaktycznych? No pierwsze to mamy, że nie jest to niezależne od wieku. Mamy mowę o tlenkach azotu, potem o chromie i ostatnia pozycja, tak, jest ona związana z wiekiem przy narażeniu na formaldehyd. Dam Państwu chwilę. No, mamy 13 osób. Jeszcze chwileczkę poczekam. Ok, tutaj. I pokażę Państwu, jak Państwo zwróciliście uwagę. Faktycznie 13 osób wskazało, że jest to narażenie na chrom i związki chromu sześciowartościowego. Część z Państwa wskazała na formaldehyd, część na tlenki azotu, a część, dwie osoby wskazały, że nie ma tutaj żadnego związku chemicznego, przy których ta częstotliwość jest zależna od wieku. I znowu już wracam do naszego rozporządzenia i zwróćcie Państwo uwagę, że faktycznie mamy dwa związki, narażenie na chrom i związki chromu sześciowartościowego i nikiel. I tutaj tą granicę mamy 40 rok życia, bo tutaj mamy pierwsze badania jest co roku, pierwsze badania okresowe po roku, a potem mamy co 2-4 lata, natomiast w przypadku tego chromu, natomiast rentgen klatki piersiowej po 40 roku życia wykonujemy co 2 lata, tak? Lub po 10 latach narażenia, ale mamy tu wskazane pewną częstotliwość badań w zależności od wieku pracownika. No i pytanie z tej grupy, pytanie numer 5. Tym razem Państwa zapytam, czy mamy jakieś czynniki, które z czynników niebezpiecznych, które wskazują na większą, wyższą częstotliwością badań okresowych pracowników w związku z wiekiem. Mamy odpowiedź pierwszą, że jest ona niezależna od wieku, że mamy mowę o obsługach wózków widłowych, pojazdem silnikowym i pojazdem uprzywilejowanym, jak Państwo myślicie. Mamy 7 odpowiedzi.
O, już mamy 14. Zachęcam tutaj do 19 osób do aktywnego udziału w odpowiedziach. Mamy 20 osób. Och, tutaj mamy zdecydowanie więcej osób odpowiedziało. Bardzo się cieszę. Mamy już. Nie, tutaj chyba ktoś zmienia. Mamy 21 osób, które odpowiedziały. Zresztą tutaj ten pokazuje system inaczej. Dobra, ale dobra, pokażę Państwu, jak Państwo zagłosowaliście. I tutaj nam się głosy prawie porówno rozłożyły, jeśli chodzi o wózki widłowe i pojazd uprzywilejowany. Natomiast 4 osoby wskazały na pojazd silnikowy. No i teraz krótkie objaśnienie. Wracamy do naszego rozporządzenia. Tak naprawdę z tych czynników innych, do których należą również czynniki niebezpieczne, ale inne i szkodliwe, uciążliwe dla zdrowia, tutaj mamy wskazane prace związane z obsługą maszyn, urządzeń, które poruszają się poza drogami publicznymi. I właśnie między innymi są to wózki widłowe. I tutaj częstotliwość badań wskazano na co 3-4 lata, a powyżej 50 roku życia co 2-3 lata. Również jeśli chodzi o pracę na wysokości, tu mamy podział na grupy wiekowe. Pragnę przypomnieć, że do 2020 roku akurat był jeszcze podział na pracę powyżej i poniżej 3 metrów i tam było mowa o tym, że jeżeli jest pracownik powyżej 50 roku życia, to jest badany co roku. No teraz to się zmieniło, już nie ma tego zależności od podziału na tą wysokość powyżej i do 3 metrów, natomiast częstotliwość powyżej 50 roku życia została ustalona na co roku czy co 2 lata, więc ją troszeczkę wydłużono. Natomiast ona i tak, częściej badamy te osoby po 50 niż te, które mają do 50 roku życia. No, proszę zwrócić uwagę, tutaj do 50 to co 2-3 lata, a wcześniej to maksymalnie też częstotliwość została ustalona na co 3 lata. Z innych czynników, które to może nie są wszystkie tutaj niebezpieczne, ale pragnę zwrócić uwagę na pracę fizyczną związaną z wydatkiem energetycznym. Oczywiście jest tam mowa o tym powyżej określonym rozporządzeniu. I tutaj tak badamy osoby do 50 roku życia co 5 lat maksymalnie. Natomiast w przypadku osób po 50 roku życia maksymalnie możemy wystawić orzeczenie na okres 3 lat. Jeśli chodzi o broń palną, w ramach badań profilaktycznych tutaj ustalono w rozporządzeniu, że takie osoby do 60 roku życia badamy co 5 lat, a po 60 roku życia co 30 miesięcy. No i mamy taką pozycję jeszcze inną, jak inne prace związane z narażeniem na czynnik niebezpieczny. Tutaj tę częstotliwość mamy co 3 lata, potem między 25 a 50 rokiem życia co 2-3 lata, a po 50 co rok lub 2 lata. Także to jest tutaj wymienione. I teraz tak, zaznaczyliście Państwo, tam były różne odpowiedzi, jak kierowanie pojazdem silnikowym. Pragnę zwrócić uwagę, że akurat przy pojeździe silnikowym, przy naszym rozporządzeniu, czyli mówię o prowadzeniu auta w ramach obowiązków służbowych, nie mamy wskazanej częstotliwości badań zależnej od wieku. Tam mamy napisane tylko co 30 miesięcy albo co 5 lat i tutaj wybór należy do nas. Oczywiście domyślnie możemy mówić, że te osoby starsze mogą być badane częściej, ale nie wynika to wprost z przepisów. Natomiast jeśli chodzi o pojazd uprzywilejowany, który również został wskazany w odpowiedziach, to chciałem powiedzieć, że tutaj nie mamy wskazanych nigdzie w przepisach prawa częstotliwości badań tej grupy osób. Tak naprawdę w ogóle nie wskazano, jak często badać te osoby, no ale biorąc pod uwagę ważność dokumentu, który jest wystawiany na 5 lat, no, przyjęto, że te osoby też powinny być badane co 5 lat, ale nie ma tam żadnego ograniczenia wiekowego. Jeśli chodzi o inną grupę, to kierowcy transportu drogowego i tutaj też mam do Państwa pytanie i to będzie kolejne, to pytanie numer 6. Proszę wskazać, już puszczam tą ankietę, proszę wskazać, które zdanie jest prawdziwe dotyczące częstotliwości badań tej grupy osób. Czy one są co 30 miesięcy po ukończeniu 50 roku życia,
czy co 30 miesięcy po ukończeniu 60 roku życia, czy zawsze co 5 lat i czy one się odbywają co 24 miesiące po ukończeniu 60 roku życia. Zachęcam do wzięcia udziału w tej ankiecie. Mamy 12 osób. Jeszcze chwilę poczekam. No, mamy 20 osób, proszę Państwa, pokażę, jak Państwo zagłosowaliście. I tutaj zdecydowana większość odpowiedziała, że te badania są przeprowadzone co 30 miesięcy po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia. I faktycznie jest to odpowiedź prawidłowa, bo jeśli popatrzymy na przepisy, które to regulują, to przede wszystkim to jest ta ustawa o transporcie drogowym, i faktycznie w niej wskazano w artykule 39j, że te badania wykonywane są na zasadach kodeksu pracy, ale tym wyjątkiem jest częstotliwość badań. Tutaj wskazano, że do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat te badania odbywają się co 5 lat, a po 60 roku życia co 30 miesięcy. Także ci, to zdecydowana większość z Państwa prawidłowo wskazała te odpowiedzi. Proszę pamiętać, że jest to niezależne od posiadanej kategorii prawa jazdy, bo no najczęściej są osoby, które mają kategorię C lub D, ale również kierowcy kategorii B podlegają tej ustawie w przypadku świadczenia pracy jako kierowca taksówki. Także kierowca taksówki wykonujący zarobkowy przewóz osób jak najbardziej podlega tej ustawie. Kolejna grupa, o której chciałem tutaj z Państwem porozmawiać, to Ochotnicza Straż Pożarna. Zwracam uwagę, że pierwsze pytanie będzie dotyczyło Ochotniczej Straży Pożarnej i chciałbym, żebyście Państwo wskazali na, już upuszczę tę ankietę, kiedy, proszę Państwa, w jakim przypadku ta częstotliwość zależy od wieku, czy ona jest większa po ukończeniu 50 roku życia, większa po 60 roku życia, czy po 65, czy w ogóle jest niezależna od wieku. Dobrze, jeszcze mamy tutaj 18 osób, 19, które wzięły udział i mamy ani tutaj Państwo. Mam wrażenie, patrząc, obserwując na żywo wyniki, że odpowiedzi są czasami zmieniane, ale mamy tutaj zdecydowanie więcej osób, które wzięły, już ponad 20, które wzięły udział. Bardzo dziękuję w tej ankiecie. I jak Państwo odpowiedzieliście? No zdecydowana większość wskazała, że ta częstotliwość badań Ochotniczej Straży Pożarnej strażaków jest wyższa, jest większa po 50 roku życia. Jakie to mamy przepisy? No, ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, no i akt wykonawczy, rozporządzenie ministra zdrowia, to świeże rozporządzenie z kwietnia tego roku w sprawie badań okresowych tych strażaków. I faktycznie jest wskazano, kto może być strażakiem. Zwróćcie Państwo uwagę, że tym strażakiem może być osoba od 18 do 65 roku życia. Natomiast powyżej 65 roku życia, no w Ochotniczej Straży Pożarnej to już tak naprawdę mogą uczestniczyć no, osoby, które są kierowcami tych wozów strażackich, prawda? Jest tylko mowa o tym, że może być kierowcą. Oczywiście musi mieć ważne badania lekarskie, psychologiczne, bo chodzi o pojazd uprzywilejowany. Ale wróćmy do częstotliwości tych badań. I tutaj mamy mowę, że tak naprawdę, że przeprowadza się te badania nie rzadziej niż raz na 3 lata i trochę, zaraz zwróćcie Państwo uwagę, że to trochę się kłóci z dalszymi zapisami. Może nie to, że się kłóci, ale generalnie no nie jest to do końca tak kompatybilne. Oczywiście lekarz może wystawić orzeczenie na krótszy okres,
jeśli to wynika ze stanu zdrowia. I dlaczego o tym mówię, o tych 3 latach, bo zwróćcie Państwo uwagę, że częstotliwość w załączniku do rozporządzenia jest ustalona na co 2-3 lata, a po 50 roku życia co rok i co 2 lata, także troszeczkę te osoby badamy częściej. Zakres badania jest bardzo podobny, szczęśliwie tutaj w zakresie badania zrezygnowano z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych, więc oczywiście lekarz profilaktyk może sam te osoby zbadać. Teraz pytanie dotyczące Państwowej Straży Pożarnej. Zwracam uwagę, tam była Ochotnicza Straż Pożarna, a teraz Państwowa. No i pytanie do Państwa, teraz znowuż dotyczące częstotliwości badań w zależności od wieku. Czy jest ona większa po 40 roku życia, po 50, po 60, czy w ogóle częstotliwość badań jest niezależna od wieku? Jak Państwo myślicie? Dobrze, to mamy. Zbliżamy się do 20 odpowiedzi. Mamy 19 osób. Jest, mamy, proszę Państwa, już ponad 20 osób. I dobra. To ja Państwu pokażę, jak. Czy jeszcze chwilę tutaj. Już chyba wszystkie osoby, co miały zagłosować, to zagłosowały. Pokażę Państwu, jak Państwo zagłosowaliście. I tutaj, no, ta większość wskazała na 50 rok życia. No, druga pozycja to 40 rok życia. Jak to wygląda? Jeśli chodzi o przepisy, tutaj mamy ustawę jako akt nadrzędny, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej i akt wykonawczy, rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości właśnie okresowych, profilaktycznych badań lekarskich tych strażaków. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj w ustawie wskazano na dwie, nie w ustawie, tylko w rozporządzeniu wskazano na dwie grupy i podzielono ich tutaj na strażaków, którzy pełnią służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby i w codziennym rozkładzie czasu służby. Jakbyście dobrze Państwo poszukali, ja szukałem, ale nie znalazłem, nie ma nigdzie opisanej definicji, co to jest zmianowy, a co codzienny rozkład czasu służby. Oczywiście może nie trzeba szukać definicji, bo wydaje się, że to jest oczywiste, że ten, co jest codzienny, to pracuje po prostu cały czas tak samo. Natomiast zmianowy, no, ma dyżury, prawda? Czyli pracuje w nocy, w dzień, tak akurat ten dyżur wypadnie. Problem jest tylko taki, że to jak gdyby od tego właśnie rozkładu czasu służby uzależniono pewne wyniki, pewne rodzaje badań, co de facto nie znajduje jakiegoś uzasadnienia, jeśli chodzi o czas pracy czy czas tej służby. Tak naprawdę z tego, co ja się dowiedziałem i kiedyś popytałem Straży Pożarnej, no to się tak uważa, że ten zmianowy rozkład to jest wtedy, kiedy on, ten strażak jeździ i bierze udział w akcjach ratowniczych, a ten codzienny to jest ten, co przyjmuje zgłoszenia. Więc jak widzicie Państwo, troszeczkę zupełnie inne podejście. Dlaczego ja o tym mówię? No bo tutaj mamy podział dla tych zmianowy rozkład czasu pracy, mamy określony taki podział powyżej i do 40 roku życia. Jeśli chodzi o codzienny rozkład czasu służby, mamy częstotliwość wskazaną właśnie co 3 lata, a powyżej 50 roku życia co 2 lata. No i mamy oczywiście też do tego załączniki. Również warto zwrócić uwagę, że coroczna ocena sprawności fizycznej u strażaka to jest do 55 roku życia obligatoryjna. Jeśli jest powyżej 55 roku życia, to będzie obligatoryjna, ale tylko dla tych, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, a po 55 roku życia, ci co nie biorą udziału w akcjach ratowniczych, mogą się poddać tej próbie na własny wniosek. Jeśli chodzi o te załączniki, ten pierwszy to jest zmianowy rozkład czasu służby i tutaj mamy do 40 roku życia, oni są badani co rok, mamy opisany zakres badań, mamy też specjalistów wymienionych jako okulisty, laryngologa, neurologa, natomiast
te konsultacje specjalistyczne zlecamy co 2 lata. Jeśli chodzi o strażaków powyżej 40 roku życia, cały czas pełniących służbę w tym zmianowym rozkładzie czasu, tutaj tak naprawdę częstotliwość jest taka sama i jest to niezależne. Znowu już mamy te konsultacje specjalistyczne wyznaczone co 2 lata. No troszeczkę się tutaj zmienia zakres badania. Jeśli chodzi o codzienny rozkład służby, tutaj do 40 roku życia mamy co 3 lata. Jeśli chodzi o strażaków między 40 a 50 rokiem życia, mamy też co 3 lata, natomiast zmienia się troszeczkę zakres badania dla tej grupy osób między 40 a 50 rokiem życia. Natomiast powyżej 50 roku życia tu zmienia się częstotliwość i wskazano, że te osoby po 50 roku życia są badane co 2 lata. Także tu mamy jeszcze troszeczkę inaczej. Być może te zapisy się zmienią, no bo zmieniła się Ochotnicza Straż Pożarna. Zobaczymy, jak będzie w przypadku właśnie tej Państwowej Straży Pożarnej. Proszę pamiętać, że tutaj decydujące znaczenie przy tej służbie ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i tam te przepisy powstają, czy są regulowane. Kolejna rzecz, kolejna grupa, którą chciałbym tutaj poruszyć, to badania nurków. No i kolejne już przedostatnie pytanie do Państwa. Czy mamy jakąś częstotliwość badań, czy częstotliwość badań jest uzależniona od wieku? I mamy odpowiedź tak, jest po 40 roku życia wyższa, po 50, po 60 albo w ogóle jest niezależna od wieku, natomiast inny jest zakres badania. Jak Państwo myślicie? Mamy ile? 16 osób, 17, które odpowiedziało. No, jeszcze ktoś, 19 osób. Na 21 osób odpowiedziało, więc myślę, że możemy tutaj już zakończyć i pokażę Państwu, jak Państwo uważacie. No, zdecydowana większość z Państwa wskazała, że tak, ta częstotliwość badań nurków jest zależna od wieku i jest ona większa po ukończeniu 40 roku życia. Tymczasem, jeżeli weźmiemy oczywiście znowuż przepisy, wskażę, że jest to ustawa o wykonywaniu prac podwodnych i rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykonywania prac podwodnych i tam określono zakres badań wstępnych i okresowych. I tutaj nie ma żadnych zależności od wieku. Te osoby są badane tak samo, natomiast zakres jest troszeczkę inny. Badania wstępnych po 45 roku życia wskazano na test wysiłkowy, natomiast w badaniach okresowych również po 45 roku życia ten test wysiłkowy jest obligatoryjny. Chciałem też Państwu pokazać pewną rzecz związaną z pracami transportowymi czy innymi związanymi z wysiłkiem fizycznym. Tutaj mamy stare rozporządzenie z 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych prac i chciałem pokazać, jak pracodawca powinien oceniać ryzyko zawodowe, które występuje przy właśnie tych ręcznych pracach transportowych. Oprócz tego, że musi brać pod uwagę masę przedmiotów, warunki środowiska pracy, organizację pracy, również powinien brać pod uwagę indywidualne predyspozycje pracownika, właśnie taka jak sprawność fizyczna, między innymi wiek, no i stan zdrowia. Zwracam na to uwagę, bo tak naprawdę no, pracodawcy no, powinni brać to pod uwagę i ja, moim marzeniem zawsze jest prowadzenie w jakimś zakładzie pracy takiego programu zarządzania wiekiem pracowników. Krótko mówiąc, chodzi mi o to, że jednak warto, żeby pracodawca się pochylił nad osobami w starszym wieku i na przykład nie zlecał tych samych prac, które zlecał osobom młodszym. Tymczasem, jak Państwo doskonale pewno wiecie i z doświadczenia, że jak przychodzi do Państwa pracownik, ma skierowanie na badanie profilaktyczne, ma tam wpisane dźwiganie, to najczęściej zawsze jest tak samo,
zgodnie z normami BHP albo z normatywami higienicznymi. Krótko mówiąc, nikt tutaj nie rozgranicza właśnie konieczności dźwigania i wieku. No i na koniec kilka słów na temat osób niepełnosprawnych. Myślę, że ten podział, który jest opisany w ustawie o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest znany. Chodzi mi oczywiście o ten podział znaczny stopień, umiarkowany czy lekki stopień. Oczywiście mamy jeszcze jedną pozycję. Jest to niezdolność do samodzielnej egzystencji. No ta osoba jest wtedy tak niepełnosprawna, że nie jest w stanie sama wykonać czynności niezbędnych do życia. Czy taka osoba może pracować? Tak, mamy taki zapis, że ani zaliczenie do znacznego czy umiarkowanego stopnia nie mówi o tym, że nie można w ogóle pracować, natomiast pracodawca ma taki obowiązek przystosować stanowisko pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie zawsze jest to konieczne, ale w niektórych przypadkach tak. Również taka osoba może na otwartym rynku pracy pracować w formie telepracy. Dwa słowa na temat rehabilitacji zawodowej. No co to w ogóle jest? Jest to wszystko to, co ma ułatwić osobie niepełnosprawnej uzyskanie czy utrzymanie zatrudnienia, możliwość awansu czy korzystania z poradnictwa zawodowego. I tutaj, żeby to osiągnąć, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, psychologicznych, które mają określić nie tylko zdolność do pracy, ale samą sprawność fizyczną, psychiczną czy umysłową i też określić, w jaki sposób można tą sprawność zwiększyć. Również należałoby tu ustalać kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, ale także uzdolnienia i zainteresowania osoby badanej. No i tutaj, żeby te cele osiągnąć, mówi się o czynnym poradnictwie zawodowym i tutaj też jest dosyć duża rola, żebyśmy mogli takiemu pracownikowi też pomóc i ze względu na stan zdrowia, co może, a czego nie może wykonywać. Jest też mowa o odpowiednim przygotowaniu zawodowym, doborze odpowiedniego miejsca pracy czy wyposażenia i różnych czynników umożliwiających właśnie wykonywanie pracy, tak, środków technicznych, przepraszam, czy jakieś przedmioty ortopedyczne i tak dalej, czy odpowiedni sprzęt. Dobra. Jeśli chodzi o osoby, które stały się niepełnosprawne z powodu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, no i nie mogą dalej pracować ze względu na swój stan zdrowia, no tutaj one są szczególnie chronione, bo pracodawca w ciągu 3 miesięcy od uzyskania informacji, że ta osoba jest gotowa wrócić do pracy, no powinien zrobić wszystko, żeby dostosować takiej osobie stanowisko pracy do ewentualnej niepełnosprawności. Także to jest dosyć istotne. Oczywiście tego przepisu nie stosuje się wtedy, kiedy to pracownik nabył jakąś chorobę, no bo nie stosował się do zasad BHP, czy był na przykład pod wpływem alkoholu, kiedy doszło do wypadku. No i ostatnie pytanie dla Państwa, jeśli chodzi o czas pracy takiej osoby niepełnosprawnej, proszę wskazać, które zdanie jest prawdziwe. Czy czas osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 w tygodniu, czy tylko dla osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia ten czas pracy nie może przekraczać 7 godzin i 35 godzin tygodniowo, czy osoba nie może być zatrudniona w porze nocnej i czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 6 godzin i 30 godzin tygodniowo. Jak Państwo myślicie? Ok. Mamy 18 głosów oddanych. 20. 21. Ok. Dobra, pokażę Państwu, jak. O, tu mamy 20. Proszę Państwa, zwiększyła nam się aktywność bardzo dobrze, bo tutaj 24 osoby wzięły udział w naszym warsztacie. Mówię o aktywnym oczywiście uczestnictwie. Jak Państwo zagłosowaliście? No, większość wskazała 7 godzin i 35 godzin tygodniowo. Drugie miejsce to tutaj 7 godzin, ale dla znacznego umiarkowanego stopnia, natomiast
drugie miejsce w ogóle wpisano, że 7 godzin jako dla każdej osoby niepełnosprawnej. I jak to jest w przepisach? W artykule 15 wskazano, że faktycznie osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin i 40 godzin tygodniowo, natomiast tylko te, które są zaliczone do znacznego czy umiarkowanego stopnia, ich czas wskazano na 7 godzin i 35 godzin tygodniowo. Warto pamiętać, że taka osoba nie może też niepełnosprawna pracować w godzinach nocnych i nadliczbowych, ale są pewne wyjątki, nie dotyczy to pilnowania, a oraz wtedy, kiedy lekarz stwierdzi, że ta praca, że on może tą pracę wykonywać. I tak naprawdę proszę pamiętać, że ja nie widzę nigdy uzasadnienia kierowania takich osób na dodatkowe badania, bo jeżeli do nas przyjdzie pacjent ze skierowaniem, w którym będzie wpisana praca w godzinach nocnych i my napiszemy orzeczenie o zdolności do pracy, to tak naprawdę jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody do pracy tej osoby. No i dodatkowe rzeczy, o których może warto pamiętać w przypadku osób niepełnosprawnych, że mają one czas na dodatkowe przerwę, która ma być na wypoczynek czy jakąś gimnastykę, i również warto pamiętać, że taka osoba ma czas na dodatkowe dni urlopu. Także w przypadku oczywiście stopnia znacznego czy umiarkowanego. I to proszę Państwa z mojej strony wszystko. Ja zachęcam do odwiedzania stron npz.net.pl, gdzie w ramach Narodowego Programu Zdrowia opracowaliśmy pewne materiały dla lekarzy dotyczących badań profilaktycznych, ale również wpływu pracy na pewne układy i narządy naszego ciała. Także gorąco zachęcam. I również do śledzenia naszych stron instytutowych, facebookowych, gdzie również informujemy Państwa o jakichś bieżących wydarzeniach, które dzieją się w naszej jednostce. Także ja Państwu dziękuję tej grupie. Dziękuję szczególnie tym osobom, które aktywnie wzięły udział w warsztatach. I proszę Państwa, zapraszam na kolejne zajęcia za chwilę. Myślę, że pytania, odpowiedzi będziemy mieli w tych sesjach, które są poświęcone właśnie innym zajęciom. Może tak. Dobrze. To do usłyszenia.